Płacimy w euro! Dwa mońki to jeden euro! Dwa mońki to jeden euro! Poproszę powidła. Proszę bardzo. 4 euro. Czy 4 euro to tyle samo, co 4 mońki? Prawie tyle samo, ale wie pani, no. Kiedy ja się do tych cen przyzwyczaję, nie mogę się w tym wszystkim wyznać. Co to tak drogo u pana? To skandal! No nie ma rady. Wprowadzili euro, to i ceny musiały wzrosnąć. To skandal! Skandal! Oszuka nas! Co nas, na co nam to euro? Właśnie, po co nam to euro? Skandal! To wina króla! Po co? Króla, to skandal, oszuka nas! Na co nam to euro? Po co? To wina króla! Króle, po co? Na co nam to euro? Na co? To wina króla! O rany, o rany! Straż! Ministra skarbu do mnie! Natychmiast! I tego, jak mu tam, Lociego też! Już! Czy to prawda? Śniło mi się, że wprowadzenie euro... I co wy na to? Ależ wasza królewska mość. Czy to się może zdarzyć? Może, królu. Ale nie powinno się tak zdarzyć. I co? Będą mnie sądzić za wprowadzenie euro? Nie, królu, nie ma takiej możliwości. To był tylko sen. Sen? To był koszmar, nie sen. No tak, ale przepisy wprowadzające euro mówią wyraźnie, że na początku ceny będą musiały być podawane w obu walutach, mońkach i euro. A przelicznik waluty będzie taki sam w całym kraju. Nieuczciwość sprzedawcy ze snu polegała na tym, że nie podał ceny w mońkach. Gdyby to zrobił, ta miła starsza pani od razu wiedziałaby, że 4 euro to 8 mońków i pewnie by nie kupiła tych powideł. W okresie przejściowym takie praktyki będą zabronione, wasza królewska mość. No dobrze, a jak który podniesie ceny albo korzystając ze zmian będzie zaokrąglał w górę? Cóż, tacy się zawsze znajdą, ale mogą szybko stracić zaufanie klientów. O, to już mi trochę lepiej. No... To dziękuję panom, życzę dobrej nocy. Ojej. No, gdzie jest karteczka z cenami? Jest przy produktach. A czemu ceny podane są tylko w euro? Tak? Jak miał być? W mońkach i euro. A no chodź, bratku, przejdziemy się trochę.